Kochani moi, kończymy ten czas rekolekcji, kolejnych dziesiątych rekolekcji tutaj w Częstochowie dla domu świętego Szarbela. Zobaczcie, jak szybko ten czas też mija i idziemy dalej, abyśmy mogli w tej pielgrzymce mieć świadomość przemijania, ale nie końca. Życie zmienia się, ale się nie kończy. I dlatego dziękujemy Bogu za to, że możemy tu razem być. Za ten czas rekolekcji. Dziękujemy za tych, którzy są razem z nami. Przez telewizję, Szarbel, przez media. Pozdrawiam serdecznie tych witali. Myślą, tłumaczą te teksty z polskiego na język włoski. Saluto tutti quanti voi anche in Italia, alla fine di questo ritiro spirituale che abbiamo pregato per voi, qui davanti della Madonna Nera di Częstochowa. Concludiamo il ritiro. A więc pozdrowimy i was. Myślimy o waszych bliskich, o tych wszystkich w domach, o tym, by ten czas adwentu, który rozpoczynamy, był czasem szczególnym. Aby tam w domu, gdzie brakuje zgody, by tam narodziła się miłość. By tam, gdzie brakuje w domu dobrego słowa, aby w tym domu ludzie zaczęli do siebie mówić pięknie. Gdy tam, gdzie w domu już nikt nie mówi drugiemu, że kocha, żeby sobie wyznali w tym adwencie też wiele razy o tej miłości. Że są sobie potrzebni, że się cieszą, że są razem. Tam, gdzie już nikt nikogo nie przytuli, bo mówią, a po co to mam robić? Przecież i tak jestem obok. Żeby się też umieli przytulić do siebie z taką miłością Chrystusową. Że są razem. I te wszystkie intencje, i to wszystko, co tu jest, złożyliście tu, zanoszę do Boga za wami, byście mogli szczęśliwie wrócić i żyć w wielkiej radości i szczęściu, bo Matka Boża prowadzi i jest obok ciebie. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się Wszechmogący Boże spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych mogli posiąść Królestwo Niebieskie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Pawła apostoła do Koryntian. Bracia,
łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Diabeł nie rzucał takiej myśli,
że już nie jesteś nikogo Bożym, że Cię nikt nie kocha, że nie masz sensu tego życia, bo masz w sobie ten kryształek, tak? Bo masz w sobie to coś najpiękniejszego, którą Bóg dał na chwilę, byś tutaj umiał. Masz coś Bożego w sobie. Mamy Boga w sobie. Ale on mówi, ja jeszcze chcę przyjść obecny, tak prawdziwie, zobaczyć Ciebie, jak nam przychodzi w swoim ciele. Jakby Jezus tam chciał czuwać, żebyśmy tego dalej nie zniszczyli w naszej duszy. Żeby ona była piękna i on przychodzi do nas. Przychodzi do nas. Kochani moi, tak więc my po tych rekolekcjach czujmy się właśnie w takich bezprawnych, że mamy czuwać, by to wnętrze nasze było najpiękniejsze. A będzie ono tylko piękne wtedy, gdy w środku tam będzie miłość. Ten kryształek, ta dusza, to jest to miłość. To jest to właśnie, za czym człowiek tęskni. Tęskni. Za tym, żeby ona była najpiękniejsza. I dlatego musimy się modlić, żebyśmy nikogo nie odciągnęli od tego wszystkiego, co plama mówi. Jest taka szczególnie za osobę konsekrowaną. Módlcie się za mnie. Módlmy się za tych, którzy chcą wybrać drogę Boga Państwa. Kiedy czytam nieraz zdanie, które wypowiedział znany polski filozof, ksiądz. Wspomnijmy go. Ksiądz Józef Tiszczyk. Wielki kapłan. Wypowiedział mu słowa i mówię to u początku adwentu, bo my, księża, też musimy mieć nasz moment przemiany serca. To nie tak, że serce księdza. Raz wyświęcone, konsekrowane, ono już nie zwiętnie, nie zachoruje. Chorują te serca kapłańskie, ale nie mówię wcale o tym, że o tej chorobie w takim znaczeniu, ale o chorobie duchowej. Chorują te serca. A w tej chorobie często właśnie są zamknięci i potrzebują nas. Was potrzebują. Waszych prawek. Waszej modlitwy. Aby te ich serca stawały się piękne. Bo przecież właśnie nikt, jak ksiądz Tischner, powiedział to zdanie. W moim życiu filozoficzno-kapłańskim nie spotkałem kogoś, kto stracił wiarę po przeczytaniu Marksa, Lenina, niczego. Natomiast na kopy można liczyć tych, którzy ją stracili po spotkaniu z własnym proboszczem. Jest to bardzo przykre zjawisko, kiedy lekarz zaraża chorego. Jak dawno ten ksiądz Tischner powiedział to zdanie, ale jest aktualny. Dlatego będziemy modlić się za kapłana, za biskupu. Modlić się o piękne powołanie do tego państwa. Oto, bo każdy jest człowiek, każdy jest słaby i grzeszny. Ale wasza modlitwa, wasze nagrodki, to największy skarb, jaki jest na tej polskiej ziemi. Te kwiaty Margaretki zakapłały się.
Już mi się udało w Mediolanie dwie margaretki zasadzić. To oni zasadzili. Nie znali tego Włosi. Jak im wytłumaczyłem, że możecie dać najpiękniejszy prezent na Boże Narodzenie proboszczowi margaretkę, to pytali, gdzie to się kupuje. A ja mówię, nie kupujesz. Ty to możesz zrobić. I zaczynają pojmować. I pierwsze przyszli, no to my mamy dwie już. Za proboszczą, nie za księdza Janka. Nie, ja już mam. Nie chcesz teraz do proboszcza. To jednego. I zaczynają. Idźcie do swoich proboszczy. Idźcie do nich. Pamiętajcie, że nawet gdy tą kartkę papieru ten ksiądz weźmie i wyrzuci gdzieś tam, to ona dalej działa. Pamiętajcie, że ona dalej działa, bo wasza modlitwa będzie tak mocna, taką mocną, że będzie sprawiać, że to jego serce będzie piękniejsze i lepsze. I napełnione dobrocią i miłością. Ile razy się denerwuje, ile razy nieraz sam zbłądzę i chciałbym właśnie może być gorszy. Nieraz taki jest człowiek, jakaś gorycz, jakiś moment złości wewnętrznej, wszyscy to doświadczamy. To wtedy mówię wam to jak na spowiedzi. To wtedy zamykam oczy i widzę te nogi tych margaretek. I widzę te kwiatki wszystkie wokół i mówię, Panie Boże, przecież oni tak bardzo chcą Twojej miłości ich dobrać. Żeby to moje serce się nie zmieniło. Żebym miał czas, żebym miał siłę, bo to Ty im dajesz tę miłość. Amen. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.
sobie znak pokoju. Który walczysz grzechy świata. Baranku Boży, który łacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba i uczesz samym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Te wszystkie różańce, obrazki i te medaliki, krzyże, aby ci, którzy będą się bawić przed nim, wynie ustawi świece, szli drogą ku świętości, broni chroni wszelkich przeciwności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod wodę też niech Pan błogosławi. Który zostanie założony przez siostry zakonne. Zobaczcie, coś nowego pękło. Czyli będą mogły iść do wspólnot zakonnych. Święty Szarlen dzisiaj poprosił o to. Ale też poprosił, dając nam znak. Matka przełożona siostry Szymony wyraziła zgodę. Oczywiście nie może siostra sama tego domu poprowadzić. Trzeba zgody przełożonych. Wyraziła zgodę na Ukrainie. I dlatego ten dom modlitwy będzie otwarty na Ukrainie. I tak jak powiedziałem siostrze Szymonie, będę starał się w najbliższym czasie mieć kontakt, bo pojechać na Ukrainę. Może gdzieś tam ludzi spotkamy, może coś powiemy o Szarderu i siostry zakonne, no bo tam już będzie dom modlitwy. Czyli pójdziemy też w stronę Ukrainy, tam go też stają świętego Szardera. Na wschodzie jest bardzo znany ojciec Szarder. Ale ten dom modlitwy niech siostra weźmie mój wizerunek, podejdzie przed ołtarz i pięknie niech siostra teraz przyjmie to siostrę Szymona, myśląc o drugiej współsiostrze, jak imię? Siostra Tatiana. Siostra Julia. Trzy siostry. Boże, że pomoc. Błogosław ten dom modlitwy na Ukrainie w miejscowości Jasłowiec. Tym siostra. A Ty, Ojcze Szarlenu, bądź wśród nich. Wypraszaj dla nich szczególne łaski. Chroń je i broń. I prowadź je drogą świętości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Euna nuova casa di preghiera di San Szarlen. Per la prima volta. Questa casa di preghiera si apre nella congregazione delle suore in Ucraina dove c'è importante la preghiera per la pace. E io appena ho benedetto questa nuova casa di preghiera in Ucraina, che saranno tre suore e si apre una nuova strada, è 12ª casa di preghiera aperta a fine di questo ritiro. Preghiamo per loro, modlimy się teraz za te siostry. Tam na Ukrainie i wszystkim na Ukrainie o pokój. Zdrowaś Maryjo, łaski świętna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Szarlenu, patronie nasz, Święty Szarlenu, patronie nasz, módl się, módl się.
wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjścia w chwale, niech Was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech w tym życiu Bóg da Wam stałość wierze, radość nadziei i godność w pełnieniu uczynków miłości. Amen. Radujcie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, niech On da Wam radość z udziału w życiu wiecznym, gdy powtórnie przyjdzie w chwale. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Tak, będziecie w tym miejscu. Za nami ostatnie w tym roku rekolekcje. Niezwykłe, bo w wyjątkowym roku. Zwłaszcza tutaj, w Częstochowie, u Jasnogórskiej Pani. To wielka łaska, że w tak zagonionym świecie tak wiele osób przyjechało, aby się spotkać i posłuchać. Przyjechaliśmy jak dzieci do matki, by jak u mamy szukać ratunku, pomocy, pocieszenia i nadziei. Ale mamy też kogoś wyjątkowego, który nas tutaj zaprosił. Księże Jakub, to Ty pokazujesz nam sobą, że chcąc wypełniać wolę Bożą, musimy wziąć na siebie zasadnicze zadanie. Wnosić Boga w życie innych ludzi. Tak jak nieustannie czynisz to. Rodzi się pytanie, czy Bóg jest obecny w moim życiu i czy nim się dzielę? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Oby rozpoczynający się dzisiaj Adwent zaowocował miłością. Bo wszyscy tęsknimy za odrobiną ciepła, przyjaźni. Ludzie, których spotykamy, także tutaj, mają takie same tęsknoty. Adwent to nie tylko czas przyjścia i oczekiwania, to także czas dziękczynienia za własne powołanie. To czas dochodzenia prawdy o sobie, czas czuwania. Czy rzucił na dno? Czy wyniósł nas pod niebo? Czy rzucił na dno? Dla Pana Jezusa, na Najświętszego, dla Świętego Szardena, dla wszystkich, ale teraz jeszcze pozwólcie, że wyrażę wdzięczność drugą. Dla mnie jest to najświetniejszy ministr. Widzicie, brawa dla tego ministra. Ja też chcę podziękować wszystkim. Wam dziękuję. Każdego z osobna, że przybyliście tutaj na te rekolekcje, że chcecie przyjechać jeszcze do mnie, żeby posłuchać, żeby się razem pomodlić, żeby ofiarować. Za to Wam dziękuję. No i obiecuję modlitwę, gdzie jestem. Wracam szybko do Rzymu, do Włoch. Mam wiele spotkań. Będziecie widzieć w Italii od północy do południa. Wiozę polskie opłaty. Będą prosić się dzielić. Już wiedzą. Od Turynu, po Mediolan, Bolognię, Padułę, po Neapol, Rzym. Zobaczycie, ilu Włochów przyjmie polskie opłaty. Oni już wiedzą, że trzeba się dzielić takim opłatkiem, że trzeba być jak Polak. Ten prawdziwy Polak to Bóg honor ojczysta. Ten prawdziwy Polak to kocha, broni tego, co święte, nie idzie na ugodę, nie idzie na literalizm, relatywizm. Prawdziwy Polak to gotowy życie na całej ojczyznę. Za rodzinę, za to, żeby tacy mamy być. I ja mówię do nich, Włosi, musicie się stać jak Polacy. Wtedy będzie wam lepiej. I mówię, módlmy się o to. I dlatego tak przyjmują z chęcią ten białopłatek, bo mówię, że to też chleb, który w dłoniach trzymał zawsze Jan Paweł II. Tak jakby od niego. I dlatego zawsze z nimi się modlę wtedy za was i za każdym. Jak będziecie się łamać opłatkiem, dzielę się z wami tym opłatkiem. Teraz mamy szczęście, bo nam to błogosławił sam arcybiskup metropolita Wacław Depo. Takiego opłatka nie mieliście. A on wybrał naszą wspólnotę.
wybrał. My jesteśmy pierwszymi wspólnotą i pierwszą partią, które pobłogosławił. Świętego Szampela przyszedł do nas, był tu, za to jesteśmy wdzięczni. I jednocześnie właśnie wdzięczny jestem z wszystkim, za każdą rzecz, no oczywiście po Bogu przede wszystkim, Matce Bożej. No i dziękuję, jak zawsze, wiecie, kto to wszystko tutaj organizuje w Polsce, wiecie? Jak Pana imię? Nie. No właśnie. Dziękuję serdecznie. Myślałem sobie tak, co ja jej mam wziąć, ale też jej coś mówiłem, gdzie jest Milena. Właśnie pobłogosławiona na placu świętego Piotra. Ta właśnie stajenka mała betlejemska. Właśnie, żeby Pan Bóg Ci błogosławił w tym, co robisz, bo robisz to dla Jezusa. I pomagajcie dla Was, pomagajcie jej też, żeby to dzieło się rozrastało. Że jak wiecie, ona jest młodsza, wiadomo, nie wiem kto pierwszy, nie, ale jak już mnie nie będzie, żeby to dalej ciągnąć, że i inni kapłani, żeby po prostu rosło to piękne dzieło dla samego Chrystusa, a przez ręce Maryi i świętego Szawela. Bóg zapłaci.